Na prawo! Patrz! Panie kanonerze, zastępca dowódcy okrętu, podporucznik Nosewicz, melduje załogę na uroczystej zbiórce z okazji objęcia obowiązku na stanowisku dowódcy okrętu. Panie kanonerze. W środę 30 listopada w Świnoujskim Porcie Wojennym odbyła się niecodzienna uroczystość. Czołem załoga! Czołem, panie kanonerze! Pierwszy raz kobieta oficer w marynarskim mundurze obejmuje dowodzenie okrętem marynarki wojennej. Na głównym stanowisku dowodzenia okrętu transportowo-minowego ORP Lublin w roli dowódcy okrętu stanęła kapitan marynarki Katarzyna Mazurek. W uroczystości objęcia dowodzenia okrętem ORP Lublin udział wzięli m.in. dowództwo 8 Flotylii Obrony Wybrzeża na czele z dowódcą komandorem Krzysztofem Zdonkiem, kadra dowódcza 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych, przedstawiciele władz samorządowych miasta Lublin, zaproszeni goście oraz załoga okrętu. Pierwszy raz w historii marynarki wojennej dowódcą okrętu 8 Flotylii Obrony Wybrzeża została kobieta, pani kapitan marynarki Mazurek Katarzyna. Czy szczebel kariery jest odpowiednio długi, żeby zostać dowódcą okrętu, czy po prostu wystarczy skończyć odpowiednią szkołę, zameldować się w 8 Flotylii Wybrzeża i okręty czekają? No, to jest podstawą, ukończyć odpowiednią szkołę, zameldować się we flotylii, ale następnie ciężko pracować, przejść przez wiele stanowisk, również tych sztabowych, jak i okrętowych, a następnie spełnić wszystkie kryteria i jest szansa zostać dowódcą okrętu. Panie komandorze, dowódca okrętu ORP Lublin jest w stopniu kapitana. Czy to zamyka jej karierę awansów dalszych? Na tym stanowisku tak. Do stopnia, do funkcji dowódcy okrętu na okrętach właśnie tego projektu jest przewidziany stopień etatowy kapitan i pani kapitan Mazurek, jeśli będzie dalej wypełniała swoje obowiązki służbowe wzorowe, jeśli będzie chciała awansować, to okręt będzie musiała, że tak powiem, zostawić. Dla kolejnych pani, rozumiem. No miejmy nadzieję, że również i dla pani.